Drugi bóg, tak, w dość krótkim czasie. Tym razem zostałem nominowany przez Weronikę z kanału Księgarka, za co oczywiście bardzo dziękuję. Link do materiału Weroniki będzie w opisie, jak i do filmu, który jest na kanale Fantastyczne Siostry. Dlatego, że dziewczyny nominowały mnie do tego tagu Herbacianego i w tamtym materiale takiego linku nie zamieściłem. I teraz naprawiam swój błąd. Zacznę od nominacji. Sporo osób, które obserwuję na YouTubie, już jest nominowanych, albo już ten materiał nagrało. Jak tak teraz patrzę na listę kanałów, to jest ona dość długa, ale nieważne, to nie jest obligacja. To, że kogoś nominuje, to nie jest równoznaczne z tym, że ten ktoś musi to nagrać. Jeżeli natomiast czuję taką potrzebę, to jak najbardziej zachęcam. Więc kanały, które nominuję, to tu czytam: Bookmenka, Morze Słów, Literatunek, Sercem w Książkach, Fantastyczne Siostry i Eries Books. 6 to może nie jednak tak dużo. Pytań jest 8, kategoria jest 8, więc myślę, że to nie będzie najdłuższy film. No więc zaczynamy. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie Coffee Book. tak. No i jeszcze jedna rzecz: na końcu tego filmu będzie pewne ogłoszenie dotyczące projektu, który jest inicjatywą Zuzy z kanału Książkowisko. Aczkolwiek o tym więcej usłyszycie na końcu tego materiału, teraz możemy przejść do samego tagu. Kategoria pierwsza to kawa czarna, czyli książka, w którą ciężko było mi się wgryźć, ale było warto. I tutaj taka dygresja. Za punkt honoru postawiłem sobie, żeby w tym tagu użyć książki Kawka nad Morzem Murakamiego. I bałem się, czy będzie jakieś pytanie, do którego ta książka będzie pasować. I już pierwsze okazało się całkiem niezłe. I to nie nawet ze względu, znaczy nie było mi się ciężko wgryźć w książkę ze względu na samą jej treść, bo podobała mi się w zasadzie od pierwszych stron. Ale głównie dlatego, że kiedy zaczynałem ją czytać, to byłem na wyjeździe. Ja ją sobie tak podczytywałem w wolnych chwilach, a wydaje mi się, że generalnie książki Murakamiego to są takie książki, które najlepiej się czyta, kiedy jesteś sam, jest cisza, może za oknem pada deszcz, i wtedy możesz faktycznie poczuć klimat. Bo klimat to jest coś, za co uwielbiam powieści Murakamiego. I też wiem, że Kawka nad morzem to jest dość kontrowersyjna powieść, głównie ze względu na pewne sceny. Które, tak mi się wydaje, brane dosłownie e, mogą być trochę obraźliwe, bo to jest pewnego rodzaju tabu. Ale wydaje mi się, że w przypadku książek Murakamiego konkretne podejście jest wskazane. I tak jak mówię, ja te książki czytam dla klimatu, dla nastroju, dla właśnie tych dziwnych, nie do końca wytłumaczonych i wytłumaczalnych zdarzeń. A wydaje mi się, że spośród wszystkich powieści Murakamiego, które czytałem, e, Kawka nad Morzem jest właśnie najdziwniejsza i najbardziej oniryczna i zagadkowa. Kategoria druga to jest miętowa MOKKa, czyli książka, która staje się popularna w okresie świątecznym. Trochę przerobiłem to pytanie, bo mam takie wrażenie, że nie mam pojęcia, co kiedy jest popularne, więc pytanie, na które odpowiem, to książka, która mi osobiście kojarzy się ze świętami. I bardziej niż książką odpowiem samym autorem, bo autor, którego twórczość mocno mi się ze świętami kojarzy, to jest Charles Dickens. I nawet nie chodzi tutaj o opowieści wigilijne. Ale, ale nastrój, który jest w jego książkach, jak on opisuje e, takie zimne, mgliste, deszczowe dni w Anglii, bardzo fajnie mi się łączy z tym, że wydaje mi się, że Charles Dickens miał bardzo, co może zabrzmieć trochę dziwnie, e, miał świetną rękę do dopisania ciepłych wnętrz, to znaczy, jeżeli jesteśmy w jakiejś karczmie czy w jakimś domku, e, to praktycznie czuć, jak to drzewo w kominku strzela, e, będąc palonym przez płobienie. Jest w pojęciach Dickens jakiś taki nastrój, um, który mi osobiście bardzo mocno kojarzy się z Bożym Narodzeniem. To jest jak najbardziej pozytywne skojarzenie, oczywiście. Kategoria numer 3 to jest Gorąca Czekolada, czyli moja ulubiona książka z dzieciństwa. Postanowiłem wybrać książkę typowo dziecięcą, a jako, że w poprzednim tagu mówiłem o przygodach nieumiałka, to zdecydowałem się na dwie inne serie, które są, jak teraz nad tym myślę, zupełnie różne. Pierwsza z nich to są książki o Mikołajku Renna innego. I wydaje mi się, że czytałem wszystko. Wszystkie te książki, bo były to takie małe wydania. Mikołajek, Mikołajek, i Inne Chłopaki, Mikołajek, Wakacje Mikołajka, Mikołajek ma kłopoty, i chyba było coś jeszcze. I były takie trzy duże wydania: białe, czerwone i takie jasno-niebieskie. Wszystko czytałem i wszystko uwielbiam. Strasznie zabawne, takie urocze i ciepłe były to historie. I druga książka, druga seria książek, to są książki, z którymi się zaczytywałem mając lat 5. Jak mi się wydaje, czyli Koszmarny Karolek. To są książki pani Simon, Franceski Simon. I wydaje mi się, że to ciągle wychodzi, bo pani Franceska ciągle żyje. Jest, bardzo źle to zabrzmiało, przepraszam. I tutaj mam wrażenie, czytałem o wiele mniej. I to są książki z kolei takie bardzo kiczowate i głupkowate, i trochę takie groteskowe, ale groteskowe na takim właśnie dziecięcym poziomie. I kurczę, obie te serie bardzo lubię i bardzo ciepło wspominam. I pewnie obie te serie gdzieś mam jeszcze w domu. Jakbym poszukał, to bym te książki znalazł. Kategoria czwarta, czyli Podwójne Espresso. Książka, która od początku do końca trzymała w napięciu. Wydaje mi się, że jest to stosunkowo ciężka kategoria, bo często w pojeściach grozy jest tak, że początek jest dość wolny i dopiero od pewnego momentu napięcie e, zaczyna być budowane i zaczynają widać się jakieś dziwne rzeczy. I tak jest u Kinga bardzo często. W pojeściach Kinga często zaczyna się bardzo spokojnie i zwyczajnie, a potem się zaczynają dziać rzeczy zupełnie niezwyczajne, niespokojne. I wydaje mi się, że mógłbym odpowiedzieć opowiadaniem, które już pojawiło się w moim poprzednim tagu, czyli I Have No Mouth and I Must Scream, bo tam już pierwsze zdanie jest takie bardzo chwytające. Ono brzmi z różowej palety niczym pusty flag zwisało ciało Goristera. I to opowiadanie nie puszcza od tego pierwszego zdania aż do ostatniego słowa ale postanowiłem wybrać coś innego, żeby się nie powtarzać, czyli Drakule, Brama Stokera. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jakby ja też nie mogę powiedzieć, że jestem fanem powieści epistolarnych po przeczytaniu no, jednej takiej książki, ale wydaje mi się, że właśnie fakt, że to jest powieść epistolarna jakoś tak zbudowało u mnie to napięcie od w zasadzie pierwszych, pierwszych scen, nawet kiedy główny bohater jeździł sobie tymi pociągami do Transylwanii i tak naprawdę nic się nie działo. Strasznie lubię Drakule. Moim zdaniem jedna z bardziej klimatycznych powieści grozy, jakie czytałem, nie jest to może książka podczas czytania, której będziecie, nie wiem, piszeć ze strachu. Nie wiem, co taka książka w ogóle jest. Ale polecam, bo czyta się to naprawdę dobrze, mimo tej takiej de facto suchej formy, jaką jest powieść epistolarna. Kategoria piąta, czyli Starbucks. Książka, którą widzę wszędzie. I tutaj nie będę się jakoś bardzo rozwodził, bo na Instagramie na tym głównie będę bazował, zważając na to, że. Prowadzę Instagrama książkowego, więc dużo książek tam widzę. Wydaje mi się, że straszliwie często pojawiają mi się dwie serie książkowe, co jest trochę absurdalne, bo ja kompletnie nie jestem targetem, ani mnie te książki nie interesują. I pierwsza seria to jest ta trylogia autorstwa Holly Black, która zaczyna się od bodajże okrutnego księcia. Mam wrażenie, że cały czas widzę te okładki. Natomiast druga, jeszcze bardziej absurdalna, patrząc na treść. To są te książki, te takie polskie patologiczne romanse. To się nazywa, jest jak to się nazywało. To takie bardzo ładne okładki czarne. Um, start the Fire. Nie mam pojęcia, czemu się to wyświetla, ale jakby w tym drugim przypadku, i w tym pierwszym też nie jestem jakoś bardzo zły, bo okładki są akurat bardzo ładne, więc to akurat na plus. Kategoria szósta, czyli hipsterska kawiarnia, książka napisana przez niezależnego autora. Nie wiem, czy to jest równoznaczne z książką self-published, książką, którą autor wydał własnym nakładem, ale tak to zinterpretowałem. I wydawało mi się, że to będzie bardzo trudna kategoria, bo ja generalnie czytam takich książek. Aczkolwiek, dość szybko zorientowałem się, że mam taką jedną książkę, przynajmniej. Pewnie duża część z Was tę książkę też ma, bo to był hit i teraz. Kiedy ja nagrywam ten film, to bodajże dwa dni temu miała premierę, miał premierę ostatni tom tej trylogii. Mam tutaj na myśli pierwszy tom trylogii Likaniusa, czyli Cień utraconego świata. To jest książka, którą pierwotnie James Ellington wydał własnym nakładem i później prawa do tej serii wykupił Orbit Books. Natomiast pierwotnie książka self-published, więc myślę że, myślę, że się liczy. Kategoria siódma, czyli kawa bezkofeinowa, książka, po której spodziewałem się więcej. Wydaje mi się, że mógłbym dużo takich książek tutaj wymienić. Z ostatnio przeczytanych byłby to na pewno mroczniejszy odcień magii Wiktorii Schwab w stosunku co do którego miałem wysokie wymagania, a koniec końców no nie mogę powiedzieć, że to była zła książka, ale miała sporo elementów, które mnie mierziły. Z książek, o których mówiłem już na tym kanale pobieżnie, ale kilkukrotnie no to na przykład Malowany Człowiek. Jeżeli Weronika ogląda teraz ten materiał, to pewnie się nie zgadza, bo wiem, że Weronika jest dużą fanką całego cyklu. Natomiast koniec końców postawiłem na coś zupełnie innego, mianowicie na, żebym teraz nie pomylił, na trzynasty tom, tom serii, czyli na 13 tom akt Dresdena, książkę, która nazywa się Opowieść o duchach. I mój główny problem z tym tomem jest taki, że on przychodzi po tomie 12. No, wow, niesamowite. Tom 13 przychodzi po tomie 12, ale tom 12, czyli zmiany, to jest do tej pory wydaje mi się najważniejszy tom w tej serii, tom, w którym ma miejsce najważniejsze wydarzenie w tej serii, takie naprawdę zmieniające sytuacje przepotwornie i też zakończenie tomu 12, to jest ten typ zakończenia, po przeczytaniu którego nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie podniósł od razu kolejnego tomu i zaczął czytać. Jeżeli go ma i to, co emocjonalne w tomie 13, co jest związane z naszym bohaterem i z sytuacją, w której się znalazł, jest świetne. Natomiast mam wrażenie, że to jest zbyt mała część tej książki. I sama główna fabuła, ta sprawa, ta misja, w którą uwikłał się Dresden, trochę mnie rozpraszała, i mówiąc najzupełniej, w świecie, miałem ją totalnie gdzieś, bo chciałem więcej tych emocjonalnych momentów, które no, dla mnie były bardzo do mnie trafiały. No jestem już osobą, która. Czytałam naście tomów w tej serii, więc z bohaterami się bardzo zżyłem. To nie jest zły tom, to jest dobry tom. Mam wrażenie, że on ma trochę złą opinię w fandomie, natomiast no, ciężko nie mieć złej opinii, czy też słabszej opinii, kiedy przychodzi się po najlepszym tomie serii do tej pory. I ostatnia kategoria, kategoria ósma, czyli idealne proporcje, książka, która była zarówno słodka, jak i gorzka. I tutaj też wybrałem dwie książki. Po pierwsze, 100 lat samotności, bo to jest książka, która jest każda. Która jest i słodka, i gorzka, i smutna, i wesoła, i piękna, i dramatyczna. Mnóstwo emocji towarzyszyło mi, kiedy czytałem tę książkę. I każdemu ją polecam, bo 100 lat samotności to jest jedna z najwybitniejszych rzeczy, jakie czytałem kiedykolwiek. Absolutnie wspaniała rzecz. Natomiast druga książka to jest książka ze Świata Dysku. I wydaje mi się, że to jest, to jest generalnie książka, która przez fanów tego cyklu jest tak generalnie uważana za najlepszą, albo jedną z najlepszych, czyli Straż Nocna. To jest tom tego podcyklu numer 6, i to jest historia, w której nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo to byłby spoiler. Mam tam do czynienia z podróżą w czasie, to znaczy nasz główny bohater, Sam Vimes, cofa się kilkadziesiąt lat wstecz i de facto jest mentorem dla samego siebie, dla młodego siebie. I tam jest mnóstwo scen, które są oczywiście zabawne i bardzo celne, jak to w świecie dysku ale jest mnóstwo naprawdę mrocznych i mocnych momentów i smutnych, i przykrych i byłem w naprawdę dużym szoku momentami tak to czytałem i sobie myślę, Jezus Maria, naprawdę? czy to pisał Terry Pratchett, czy Joe Abercrombie bo pewne motywy są no, na pierwszy rzut niekoniecznie oka, ale to nie są takie motywy które kojarzą się ze światem dysku i, i rozumiem w dużej mierze właśnie przez to Dlaczego tak dużo osób twierdzi, że to jest najlepszy Tom świata bo on jest na pewno wyróżniający się i taki mocno niejednoznaczny i niełatwy do określenia? No i to by było na tyle. Osiem pytań. Jeżeli chodzi o to ogłoszenie, to Zuza wpadła na pomysł, żebyśmy sobie wybrali nawzajem po trzy książki z gatunku fantazy, science fiction bądź też horroru. Trzy książki, które bardzo lubimy, żebyśmy przeczytali te książki tej drugiej osoby i później się spotkali i o tych książkach pogadali. Nie chcę się jakoś tak mocno określać, kiedy te materiały nagramy, bo zaraz jest maj, a po maju jest kwiecień, a to generalnie na uczelni są dwa najcięższe miesiące, więc nie do końca wiem, jak to będzie u mnie z czasem. Natomiast dodaję wam tutaj znać, że coś takiego będziemy robić i teraz zostawiam was z Zuzą. Ja sam właśnie w tym momencie odpalam jej film, z którego dowiem się, jakie książki mi wybrała. No i potem na końcu jeszcze do was wrócę i bardzo krótko spróbuję się do tego odnieść. Cześć Tomek, to Zuza, przechodzę dzisiaj na Twój kanał z małym książkowym wyzwaniem. Mam tutaj przygotowane trzy książki, które ja osobiście bardzo lubię i chciałabym, żebyś je przeczytał. Muszę powiedzieć, że jednak wybranie książek na to nasze wyzwanie i znalezienie takich książek, które mnie się niezwykle podobają, a jednocześnie jestem stuprocentowo pewna, że ich nie czytałeś, nie było aż takie proste, bo wydaje mi się, że wiele serii, które lubimy, oboje czytaliśmy, no ale mam nadzieję, że podołałam. Mam tutaj dwie książki których myślę, że się spodziewasz i jedna pewnie będzie niespodzianką. No i pierwszą książką, której na pewno się spodziewasz, bo oglądasz mój kanał i wiesz, co ja lubię. I jestem pewna, że nie czytałeś tej pozycji jeszcze. Jest to Córka Lasu Juliette Marillier. Mamy tutaj do czynienia z historyczną fantastyką. Akcja umiejscowiona jest w starodawnej Irlandii w momencie, kiedy mamy jeszcze staroirlandzkie pogańskie wierzenia, ale są one już powoli wypierane przez chrześcijaństwo. Mamy tutaj do czynienia z druidami, Mamy Czarowny Lud, czyli staroirlandzką interpretację elfów. Jest to też czas w historii, kiedy Irlandczycy skłóceni są z Brytami i nawzajem ze sobą walczą i się wybijają. Ten konflikt jest też tutaj w tle ujęty, a cała ta książka jest po prostu retellingiem baśni o sześciu braciach zaklętych w łabędzie. Ja osobiście darzę tę książkę do zgodną miłością, mam nadzieję, że ona Tobie również się spodoba. Jest pisana na naprawdę piękną prozą. Jest książką, która momentami naprawdę chwyta za serce i e, ciora nas emocjonalnie po podłodze. No, także mam nadzieję, że do Ciebie również trafi. Kolejną książką, której myślę, że też się poniekąd spodziewasz, bo rozmawialiśmy o niej kiedyś i wiem, że masz ją na jakimś tam dalszym tybiarze, no to teraz już będziesz miał ją na bliższym tybiarze. E, I jest to książka Miasto Mosiącu S.A. Chakraborty, czyli pierwsza część serii Devabad. Mamy tutaj mito e, oraz wierzenia oparte na religii muzułmańskiej. Także jestem po prostu ciekawa, co będziesz o tym sądził. I trzecią pozycją, której się prawdopodobnie nie spodziewasz, jest Stara, Słaboniowa i Spiekła Duchy. Jest to jedna tomówka, która nie jest jakoś za specjalnie długa, więc też mam nadzieję, że szybko ją przeczytasz. Z tego co wiem, nie jesteś za specjalnie fanem fantastyki słowiańskiej, więc nie dawałam Ci tutaj żadnej książki takiej stricte z fantastyki słowiańskiej. Natomiast Stara, Słaboniowa i Spiekła Duchy jest taką książką, która myślę, że nawet osobom, które właśnie nie przepadają za tą słowiańskością w książkach, może się mimo wszystko podobać, bo to jest miks nie tylko fantastyki słowiańskiej, ale też trochę momentami magicznego realizmu, trochę horroru. Jest to książka, która ogólnie przedstawia nam losy starej, słaboniowej, czyli właśnie babulinki na jednej z polskich wsi lat tam 70., 80. No i stara słaboniowa za każdym razem, kiedy tą jej malutką wieś nawiedzają jakieś spiekła duchy Musi wykrzesać z siebie takie ostatnie siły, po to, żeby z tymi z piekła duchami walczyć. Także jestem bardzo ciekawa Twojej opinii, zwłaszcza, że, no tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że nie przepadasz za fantastyką słowiańską. Także tutaj przyznaję, że nastawiam się tak 50-50, że ta książka może do Ciebie nie trafić. No i co, to są już wszystkie trzy książki, które wybrałam Ci na to wyzwanie. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt przerażony ilością stron. Starałam się to ograniczać, no ale wiesz, czytamy fantastykę, więc y, nie jest y, do końca łatwo wybierać krótkie pozycje. No i co, to będzie chyba już wszystko, y, jeżeli chodzi o ten filmik. I nie mogę się doczekać, kiedy usiądziemy i pogadamy sobie o tych książkach. Cześć! No i cóż, um, generalnie spodziewałem się jednej książki, to znaczy spodziewałem się, że z zadaniami Miasto osiądzu. To mnie niespecjalnie zaskoczyło. Cóżki Lasu się nie spodziewałem, aczkolwiek chyba powinienem faktycznie. No i największym zaskoczeniem e, dla mnie mimo wszystko była Stara Słaboniowa. E, I bardzo się cieszę, bo to jest książka, o której słyszałem już wielokrotnie. E, I to raczej same pozytywne opinie. Więc bardzo cieszę się e, z tych książek, które Zuzami wybrała. Jeżeli chcecie usłyszeć, jakie ja książki wybrałem Zuzie, e, to pewnie w opisie tego filmu dam wam link do jej materiału. A jeżeli chodzi o ten film, to cóż, to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, i do następnego, cześć!